Najpierw musimy pozbyć się tych wszystkich śmieci. Dlaczego tu jest tyle niepotrzebnych rzeczy? Nigdy nie sądziłam, że moje moce przydadzą się podczas sprzątania. Gotowe! Mogę nawet przesuwać łóżka. Ale najważniejsze to pozbyć się tych wszystkich drobiazgów. Co z powodzeniem udało mi się zrobić? Super! Dobra, co jest dalej w planie? Dalej to już twoja praca, Lili. Bardzo chętnie. Zaraz zasadzę w tej magicznej ziemi równie magiczne nasiona. A ja to wszystko podleję wodą. Przy okazji również magiczną. Super! Teraz z tych nasion wyrośnie prawdziwe łóżko. Zobaczcie, jakie jest ładne i mocne! Fajnie! Ale jedno łóżko nam nie wystarczy. Musimy natychmiast zrobić drugie. Ja i moje ogniste supermoce zdecydowanie sobie z tym poradzimy. Zrobione! Teraz mamy dwa fajne łóżka. Dziewczyny, czas zacząć je malować. Okazuje się, że ta czynność jest bardzo kojąca. Wszystkie te rośliny tylko przeszkadzają w malowaniu. To straszne, co za syf. Farba powinna zakryć ten brud. Myślę, że wyjdzie bardzo fajnie. Jak bardzo podoba mi się ten kolor. Dziewczyny, nie możemy zapomnieć o drabince na górę. Ją też trzeba pomalować. Zgadzam się. Ale wydaje mi się, że dużo fajniej jest wlecieć na górę z pomocą supermocy. Właśnie tak. Przy okazji nie zapomnijcie pomalować dołu równie dokładnie jak ja górę. Jakie fajne łóżko nam wychodzi. Zgadzam się. Dziewczyny, świetnie sobie radzimy. Pierwszy etap zakończony. Teraz trzeba zadbać o komfort. A raczej sprawić, by łóżko było niesamowicie przytulne i miękkie. Dodatkowo nie zaszkodzi udekorować go roślinami. Jak ładnie. Już każdy powinien zrozumieć, dlaczego rośliny są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Nie dość, że mogą stanowić fajną dekorację do wszystkiego, to jeszcze mogą tworzyć prawdziwe ściany. Dzięki czemu nikt nie będzie ci przeszkadzał podczas snu. Teraz jest o wiele przytulniej. Lili, prawie skończyłaś. No to czas, żebym i ja udoskonaliła swoją część łóżka. Nie ma nic delikatniejszego niż biała i puszysta chmurka. Trzeba tylko rozłożyć ją dookoła. I dodać jakieś oświetlenie. Jak pięknie. To tak, jakbym siedziała na prawdziwej chmurze. Prawdziwa magia. Ja też przyniosłam różnego rodzaju kocyki i poduszki. Ale dla mnie to za mało. Będzie idealnie, gdy postawię tu jeszcze basen. Lucy, możesz mi pomóc? Chcę, żebyś go nadmuchała. Z łatwością. Czego się nie robi dla przyjaciółki. Bardzo dziękuję. Super! Jak szybko! Pozostaje tylko napełnić go wodą. Idealnie.
Teraz moje łóżko jest prawdziwą strefą relaksu. Nie ma nic fajniejszego niż pływanie w basenie. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Szczególnie, gdy wokół są takie urocze kaczuszki. Ach, już mi się znudziło. Lucy, znowu potrzebuję twojej pomocy. Wysusz mnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, nie przeszkadzaj mi, bo ja tu medytuję. Nie ma nic wygodniejszego niż czerwony koc i czerwone poduszki. Kiedy dekorowałam łóżko, zrobiłam się bardzo głodna. Chyba wiem, co zjem dziś na obiad. Na początek przyda mi się ognisko. Gotowe! Teraz wykorzystam ten ogień, aby zrobić sobie pyszne pianki. O tak, uwielbiam marshmallows. Dziewczyny, życzcie mi smacznego. Czegoś tu brakuje. Wiem, trzeba dodać kilka szczegółów. Na przykład kwiaty. Będą idealnie pasować do mojego wnętrza. Trzeba też dodać troszkę światła. Oj, robię się głodna. Czy komuś będzie przeszkadzać, jeśli obok naszych łóżek wyrośnie drzewko pomarańczowe? Wow, jestem za! Wspaniale! Uwielbiam pomarańcze. Poza tym to świetny deser po obfitym obiedzie. Tym bardziej, że jem tylko pokarmy roślinne. Zgadzam się z Lili, też brakuje mi tu kilka detali. Myślę, że czerwone zasłony będą idealne. Super! Teraz naprawdę czuję się jak w domu. Tu jest tak przytulnie i pięknie. Dodam jeszcze troszkę światła. No, rewelacja! Mnie też czegoś tu brakuje. Ale czego? Wiem! No, rybko, zaraz zrobię z ciebie smaczne danie. Nie martw się, nie oddam cię temu rzeźnikowi. Ej, gdzie się podziała ryba? Co ja będę jadł? Teraz mam przyjaciela. Nazwę go Nemo. Z nim będzie o wiele przytulniej w moim małym wodnym świecie. Co by tu jeszcze dodać? Wiem! Przydałoby się troszkę prywatności, dlatego powieszę zasłonki. W ten sposób odizoluję się od reszty. No i oczywiście troszkę światła nie zaszkodzi. Pięknie! A ja tęsknię za moimi przyjaciółmi chmurkami, ale szybko to naprawię. To nie wszystko! Tęcza idealnie wpasuje się między obłoki. Kto nie kocha tęczy? Na pewno nie ma takiej osoby. Jak ładnie. Mogłabym podziwiać to bez końca. Dziewczyny, miałyście rację. Zasłony też by mi się przydały. Dzięki nim stworzę wrażenie, jakbym naprawdę siedziała w chmurach. Trzeba tylko dodać troszkę światła. No co o tym sądzicie? Uważam, że jest przepięknie. Dziewczyny, skoro już wszystkie skończyłyśmy, to zorganizujmy dyskotekę, żeby to uczcić. Jesteśmy niesamowite! Popieram! Coś przyniosę. Będę za minutę. Zrobiłem wspaniały tort.
Muszę tylko dodać troszkę kremu. Wow, tort! To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Co tu się dzisiaj dzieje? Gdzie się podziało moje ciasto? Dziewczyny, przyniosłam tort. Pospieszmy się i zjedzmy go, aby uczcić nasze nowe domki. Dzięki. O tak, jest pyszny. Co za aromat. To jest naprawdę bardzo dobre, ale jeden kawałek to zdecydowanie za mało. Jak miło, że Lili ma dokładkę. Ej, Jess, jak śmiesz kraść moje ciasto? Myślałam, że nie będziemy się teraz kłócić, ale zmusiłaś mnie do tego. Jak mogłaś, złodziejka? Wszystko zniszczyłaś, nie wstyd ci? Ech, dobra, będziemy budować wszystko od nowa. Wow, dziewczyny, tylko spójrzcie, jak tu fajnie. Cześć wszystkim. Będziemy się razem uczyć. Proponuję wybrać łóżka. Ja wezmę dolne. A ja oczywiście biorę górne. Najbardziej mi się tu podoba. Ojej, zostawiłam walizkę na dole. Jak mam ją podnieść? Chyba nadszedł czas na odrobinę magii. Chodź tu do mnie, moja poduszko. Super. A teraz reszta rzeczy. Wspaniale. Moje zeszyty, długopisy. Ekstra. Został jeszcze kocyk. Z nim trzeba będzie się pomęczyć. No, chodź tu. Jeszcze troszkę. I jeszcze. Ojej, chyba przesadziłam. Uff. To było zabawne. Śmiejcie się ile chcecie. Przynajmniej już pościeliłam sobie łóżko. Czas, żebym ja rozpakowała swoje rzeczy. Okej, zobaczmy. O nie, moja walizka całkowicie przemokła. Co ja mam z tym zrobić? Kurczę. Myślę, że mogę ci pomóc. Poczekaj chwilkę, twoje rzeczy będą zaraz suche. Dzięki! Ale dlaczego pachnie tu spalenizną? Monika, chyba troszkę przesadziłaś. O nie, w moim zeszycie jest ogromna dziura. Przestań, wystarczy! Ojej, chyba mnie troszkę poniosło. Zdarza mi się to. Zauważyłam, że tu nie ma w ogóle roślin. Czas to naprawić. Dodajmy troszkę kwiatków. Mówiłam troszkę. Przestańcie rosnąć. Stop. Wystarczy. Wracajcie do walizki. Będziecie tam siedzieć, dopóki nie nauczycie się zachowywać. Spokojnie. I po wszystkim. Uff. Na razie mieszkacie pod łóżkiem. Ups, nie zwracajcie na to uwagi. Czas, żebym ja rozpakowała swój bagaż. Znając mój ognisty temperament, zawsze zabieram ze sobą środki ostrożności. Witam cię, mój przyjacielu. Po co ci gaśnica? Wsik! Kurczę. Nie panikujcie, dziewczyny. Wiem, co robić w takich sytuacjach. Zaraz to naprawię. No, od razu lepiej. Nie zwracajcie uwagi na drobiazgi. Ważne, że pożar został ugaszony. A, już wiemy, po co ci gaśnica. Często ci się to zdarza?
Od czasu do czasu. Ale mam to wszystko pod kontrolą. Moje piękne łóżeczko. Miękkie jak prawdziwa chmurka. Ja też uwielbiam moje nowe łóżko. Mnie też się podoba moje łóżko. Wyszło rewelacyjnie. Te ośmiorniczki będą mi przypominać o morzu. Zgodnie z planem lekcji, nasze pierwsze zajęcia to prawa magii. Czas jechać do szkoły. Dziewczyny, nie spóźnijcie się. Pierwsza lekcja, jakie to ekscytujące. Jestem gotowa, tylko muszę wziąć plecak. My też już idziemy. No Moniko, jesteś gotowa? Nie spóźnimy się pierwszego dnia. Ciekawe, kto będzie naszym nauczycielem. I co będziemy robić? Witamy w szkole magii. A, już tu jesteście. Będziemy razem uczyć się praw magii. Wow, ale super. Dziękuję. No to zaczynamy. Jess, do tablicy. Ja? Na pewno? Ale ja nie chcę. No dobra. Pokaż nam, co potrafisz. No dalej. Co potrafię? Chwilka. Spójrzcie. Teraz będę sterowała tymi bańkami. Mogę podnieść je do góry. O, to ciekawe. Mogę też nimi żonglować. Mogę podnieść je jeszcze wyżej. Oj, nie tak wysoko. Co tu się dzieje? Dlaczego to zrobiłaś? Ups. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Siadaj. Zobaczymy, co ty potrafisz, Grace. Jestem gotowa. No dalej, zaskocz nas. Dobrze. Stworzę teraz małe tornado. O tak. Mogę je trochę powiększyć. Nieźle, nieźle. Ale myślę, że to wystarczy. Grace, zatrzymaj to. Zatrzymaj, zanim to tornado zniszczy całą klasę. Ale nie mogę go powstrzymać. Nie chcę mnie słuchać. Trzymajcie się. Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Co tu robię? Ups, chyba sobie pójdę. Dokąd to, Grace? Nie skończyłam z tobą. Monika, teraz twoja kolej. Za chwilkę pokażę, co potrafię. Zacznę od czegoś prostszego. No nieźle, a może coś trudniejszego? Dobrze. I jak? No fajnie. Mogę też wysłać to gorące serce w pani kierunku. Ale proszę być ostrożną. Ojej, chyba już za późno. Wygląda pani teraz jak spalony tost. Wystarczy, moja cierpliwość się skończyła. No to ja już pójdę. Ja też chcę pokazać, co potrafię. No dobra. Gorzej już być nie może. Zaraz, zaraz. Jeszcze troszkę. Może lepiej odejdę, zanim coś się stanie. Ojej. Wspaniale, co za piękność. To niesamowite. Ale co to za krzaki? Dlaczego się do mnie zbliżają? Odczepcie się. Moja cierpliwość się skończyła. Przepraszam panią. O, już dzwonek. Lecimy. Do zobaczenia na następnych zajęciach. Tak, musimy lecieć. Do widzenia. Dziewczyny, stójcie. Uwolnijcie mnie. Dziewczyny. No i jak wam minął pierwszy dzień w szkole? Myślę, że miałyśmy niezły ubaw. Zgadzam się. Dziewczyny, mam pomysł. Zróbmy imprezę z tej okazji. Kilka magicznych ruchów i dodamy troszeczkę blasku. Wow, super to wymyśliłaś. Wiem, zawsze mam fajne pomysły. A oto i muzyka. Ekstra, można się bawić. Dziewczyny, a co powiecie na słodki poczęstunek?
Co może być lepszego od waty cukrowej? Tylko jest troszeczkę nudna. Zaraz to naprawię. No, tak jest o wiele lepiej. Ale fajnie ci to wyszło. Ja myślę, że potrzebujemy czegoś do picia. Abrakadabra. Patrzcie. Kolorowe i słodkie koktajle dla pięknych dziewczyn. Częstujcie się. Ekstra. Ja też coś mam. W ciągu kilku sekund przygotuję pyszny popcorn. Uwielbiam moje moce. Ojej. Chyba znowu przesadziłam. Nie szkodzi, wyszło śmiesznie. Od czego mam zacząć? Racja. Muszę pomalować mój dom na czerwono. Dobrze, że mam do tego specjalną gąbkę. Te ślady wyglądają jak cegły. Będę miał najfajniejszy projekt. Dziewczyny będą zazdrosne. Jeszcze tylko trochę. Super. Zobaczcie jak. Mój dom jest tak idealny jak ja. O, zupełnie zapomniałem o dodatkach. Tak jak w mojej grze. Zamierzam udekorować mój dom trawą. Chwileczkę, okrągłe okno? To nie w moim stylu. O wiele lepsze jest kwadratowe. Tutaj będzie drugie okienko. Kilka szczegółów. I mój dom wygląda olśniewająco. To niesamowite. A co z dachem? Nadal jest biały. Nie może taki zostać. Naprawię to z moją piłą łańcuchową. Ale gorąco. Jeszcze nie skończyłem. No, już lepiej. A teraz możemy zrobić jakiś fantazyjny dach. Kolor morskich fal będzie pasował. Okej. Uwaga, zaraz wkroczą do akcji moje karteczki samoprzylepne. Co tam mówicie? Fajny projekt? Jest najlepszy. Pozostało tylko dorobić latarnię. I komin na dachu. Przedstawiam wam dom moich marzeń. Wow, Ken się postarał. Ja też będę musiała coś wymyślić. Przede wszystkim będę potrzebowała stroju artystki. Jak wyglądam? Ojej, jaki kolor powinnam wybrać? Ten odcień jest lepszy. Do dzieła, Barbie! Świetnie. Teraz musimy pomalować okna. Namaluję na nich serduszka. O, takie słodziutkie. Cudownie. Chcę, żeby dach był w tym samym kolorze. Będzie w paseczki. Jak mi się to podoba. Ale czegoś tu brakuje. Czas udekorować teren. Wybieram strój ogrodniczki. Niech tu rośnie bluszcz. Muszę go tylko podlać. Tadam! Ale piękne kwiaty. Teraz zawsze będę mieć świeży zapach na mojej posesji. Fajnie mi to wyszło. Ale dach jest troszkę taki jakiś za skromny. Mój profil będzie centralnym elementem wystroju. O nie! Wszystko w porządku. Nic mi nie jest. Szkoda tylko, że mój strój się pobrudził. Ale mój dom wygląda świetnie. Świetnie? Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz pokażę ci, co oznacza to słowo. Dom musi być czarny i ognioodporny. Tak, aby przestraszyć wrogów. Przecież ona go spali! A, kryć się! O mój Boże! Wow! No i co? Od razu lepiej. Gdzie moja księga zaklęć? Przecież nie będę sama wszystkiego robić. Przywoływanie zombie. Do mnie sługi ciemności. Kto mnie wzywał? Już idę, moja pani.
Jakie są twoje rozkazy, Wednesday? Załóż kask ochronny, będziesz dekorować dom. Dziękuję za troskę o pani, mówisz masz. Moje ręce nie trzymały wiertarki od wieków. Tu będą świeczniki. Jak myślisz, moja pani? Mam tu wstawić okno? Bardziej na lewo. Tu? Super. Rozumiem. Gotowe. Świetnie ci poszło. Możesz zjeść żelkowe oko. Dziękuję, uwielbiam je. Mniam. Czas ożywić mój dom i dodać nietoperze. Śmiało, udekorujcie te ściany. Niesamowite, podoba mi się. Pora włączyć światło. O tak, dzięki rączko. Świetny pomysł. Mój dom jest najlepszy. Ta zielona trawa jest taka paskudna. Muszę ozdobić działkę z moim eliksirem. No, od razu lepiej. Zgniła ziemia, uschnięte drzewa i cmentarz z grobami przodków. Co może być lepszego? Idealnie. Ostatnim akcentem jest ścieżka ozdobiona świecami. No, teraz jestem zadowolona. Czy to prawdziwe groby? Wow! Osobom postronnym wstęp zbroniony. Pomocy! Ken, przestraszyłeś mnie! Przepraszam, nie chciałem, to wszystko przez Wednesday. Idę na moją działkę. On jest taki zabawny. Ten wystrój jest zbyt przerażający i ponury. Wymyślę coś innego. O, wiem! Niech tu będzie piasek. Jest miękki i przytulny, a tego właśnie potrzebuję na mojej działce. Pobiegnę jeszcze za jednym wiaderkiem. I jeszcze jednym. Wow, cudownie! Teraz musimy wybrać z drzewa. To nie to. To też nie to. Może palmy? Wow, świetnie! Brakuje tylko leżaka. No i oczywiście pasującego stroju. No i jak wam się podoba? Myślę, że wyglądam idealnie. Palmo, poczęstujesz mnie kokosem? Dziękuję. Pachnie bosko. Uwielbiam mleko kokosowe. Pyszności. A no tak, zapomniałam o ogrodzeniu. Różowy kolor będzie idealny. Teraz mogę się zrelaksować. Jestem zachwycona. Wow, no niezły design. Też chcę udekorować moją działkę. Gdzie mój kilof? Do dzieła. Ale super. Ojej, a co to? Co ty robisz na moim terenie? Chwileczkę. Aj! A, to nic strasznego! Ej, owieczko, chodź tutaj! Daj spokój, nie bój się! To twój nowy przyjaciel! Dbajcie o siebie nawzajem! Kurczę, krzak jest taki zarośnięty, muszę go przyciąć! Dobrze, że mam sekator! Świetna robota! Muszę tylko zrobić ogrodzenie, żeby przyjaciele z grobów Wednesday mi nie przeszkadzali. Aj! Nie mogę się do niego przyzwyczaić. Dałem z siebie wszystko. Z radości aż chcę się tańczyć. Wednesday, co z tobą? Może potańczymy? Mam świetny pomysł. Czas udekorować mój dom w środku. Magiczne oko? Posprzątaj. Prawie wszystko białe zmieniło się w czarne.
prawo. Wracaj do pudełka. Przydałyby się portrety krewnych. Matka. Ojciec. Wujek. I brat. Ale czegoś tu brakuje. No tak, zapomniałam o rączce. Tymi pazurami nakarmię jej ego, a dla siebie zrobię skrzynię, w której schowam księgę zaklęć. Te oto czaszki nadadzą nastrój rytuałom. Brakuje tylko szafki nocnej w rogu z lampą. Postawię ją tutaj. Fajna lampa, co? To prawdziwa łapa dinozaura. Wzywam pająki. Zróbcie sieć na ścianie. Światło. Brawo. Niewygodnie jest tak siedzieć. Miękka pufka mi nie zaszkodzi. No, teraz jestem zadowolona. Wow, Wednesday już udekorowała swoją chatę w środku, a co ze mną? Do dzieła, Ken. Uwielbiam kolor biały, ale to już przesada. To nie przejdzie. Trzeba pomalować ściany. Zacznę od koloru niebieskiego. Doda energii i będzie się dobrze komponować z brązem i oczywiście zielenią. Wow. No to jest świetne. Rewelka. To jest mega fajne. Ale podłoga jest nadal twarda. Muszę położyć na niej coś miękkiego i przyjemnego. Ekstra. Jeszcze sofa. Nie no, lepiej ją przesunę. Tak, żeby było symetrycznie. Oparcia. Barbie będzie zachwycona, kiedy mnie odwiedzi. W rogu będzie stolik. A na ścianie półki. No co za świetny pomysł. Teraz mam miejsce na moją kolekcję. Światło? Kilka lampek stworzy przytulną atmosferę i ciepło w moim domu. No to się nazywa styl. Miło jest wypić filiżankę kawy w takim domku. Ojej, wszyscy już umeblowali swoje domy, a ja jeszcze nie. Muszę to natychmiast naprawić. Wiem, będę potrzebować tego puszystego różowego dywanu. Oszaleją, gdy się dowiedzą, co wymyśliłam. Kilka ruchów nożyczkami i ściany będą pokryte tymi mięciutkimi paskami. Z ich pomocą zrobię naprawdę fajny wzorek. Gotowe. Ale ekstra to wygląda. Ken, możesz mi przynieść ten stolik? Jasne, Barbie. Dla ciebie wszystko. O kurczę, jaki ciężki. To znaczy lekki. Dziękuję, świetnie ci poszło. Wow, no nie ma za co, polecam się. Centralnym punktem mojego domku będzie to odlotowe lustro. Witaj, piękna. A, Ken! To znowu ty? Postaw szafę w rogu. Już prawie. W porządku? Idealnie, mój przystojniaku. A oto dywanik w kształcie serca. A na nim stanie moja różowa pufa, tak aby wygodniej było mi siedzieć. Wow, no jak słodko mi to wyszło. Jestem zachwycona. Postawię jeszcze kilka rzeczy na półeczkach. No i oczywiście kosmetyki na stoliku. Tu będą lakiery, a tu pędzelki. No pięknie! A jeśli włączę światło, to będzie jeszcze piękniej. Teraz mogę zadzwonić do koleżanek.